Witajcie, z tej strony odkrywca Adrik, a to jest właśnie kolejny odcinek z serii Anno 1800. Tak, pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy dalszą rozbudowę naszego centralnego portu, troszeczkę, a raczej bardziej skupiliśmy się też nad naszą placówką, która znajduje się na Arktyce, czyli robiliśmy ciąg dalszy zadania fabularnego i przy okazji, jak widzicie, troszeczkę została rozbudowana, już tutaj powstały fabryki Pemnikanu, czyli dostarczamy już tutaj żywność dla naszych obozowiczy, czy raczej dla naszych kolonizatorów. No i też oczywiście odkryliśmy już tutaj wioskę Inuitów. I dalsza nasza droga, aby zrobić ciąg dalszy tej fabuły, to potrzebujemy tak naprawdę zniszczyć tutaj te akry rodowe. Wtedy tutaj powstanie przejście i będzie ciąg dalszy naszej fabuły. Ale żeby to zrobić, to jeszcze potrzebujemy... O Jezu, jak mi się odbija. Potrzebujemy lampy. Ale w przypadku lamp potrzebujemy troszeczkę więcej tych odkrywców, ale jak jeszcze pamiętam, lampy wymagały oprócz tlenu wyrobniczego, to jeszcze one wymagały mosiądzu, czyli byśmy też musieli zwiększyć produkcję mosiądzu. A jak zwiększyć produkcję mosiądzu, to potrzebujemy zwiększyć oczywiście produkcję miedzi i cynku, więc tak naprawdę trzeba wszystko zwiększać i to systematycznie. Więc trochę no... No nic na to nie poradzimy, po prostu trzeba rozbudowywać przemysł jeszcze raz. Tutaj mamy bary oczywiście. Pamiętajcie o tym, że nadal są jeszcze wolne bary, czy tam też kawiarnie. To jeśli ktoś chce, no to można po prostu napisać w komentarzach, jak chcecie mieć własną tutaj działalność gospodarczą. Postaciwać się tych kulinarnych. Znaczy gastronomiczną. O, dobra, już znalazłem słowo. Bo też jestem troszeczkę taki, no, zagubiony w tym dniu, więc troszeczkę mogę... gadać trochę tak jakby chaotycznie, ale mam nadzieję, że to się nie stanie, że wszystko będzie dobrze. Okej, to statek turystyczny już tutaj dopływa. Może będziemy mieli jakąś kartę. Też nasza ekspedycja idzie tutaj, zoologiczna. A, i też wspominam, że w tym odcinku osiągniemy kolejny etap cywilizacji, a mianowicie inwestorów. O, zrobiliśmy kartę i to niebieską. Czy mamy miejsce? W sumie, gdybym to wywalił, bo to daje wiarę. A racje żywnościowe i tak mamy w postaci szampanu. No, medycyna, wiara. No to bierzemy, o wiele lepsza karta. Jeśli mowa o bonusy dla ekspedycji, daje o wiele lepsze. I tak, to już tutaj zacznie powoli budować pierwszą, ale to pierwszą dzielnicę. A, myślałem, że już to nie pracuje, a to jednak pracuje. Dobrze, dobrze. Niech to pracuje. A, jeszcze zrobiliśmy szlak handlowy, gdzie nasz tankowiec dostarcza tutaj ropę naftową do przylądku Traveli, ale będziemy musieli tak zwiększyć troszeczkę powierzchnię magazynową, aby troszeczkę więcej tutaj magazynować na przykład tej ropy naftowej. Ropa naftowa, magazyny ropy, o. Troszkę tutaj będę potrzebował. Dobra, też tyle nam wystarczy. Tylko też się pytam. Dlaczego tutaj są używane te okna? A tak tutaj nie widzę, jakby coś było związane z oknami, więc tak się zastanawiam, po co są okna. Ale dobra. Jak są potrzebne okna, to są potrzebne okna. Tylko się zastanawiałem, po co są potrzebne tam okna. Ale okej. Okay. Bo tam stali, czy tam żelbetu, czy też desek, to jeszcze tam ze zubiem, ale... Cegły? Anime można z tego zbudować. Ale okna to już sam nie wiem, ale dobra, to tylko takie moje... rozterki moralne i tyle. Się tam zastanawiam. Więc tak, inwestorowie, czyli ostatni etap tak naprawdę cywilizacyjny w tej grze. I co pierwsze zobaczycie? A już wam powiem! Ogromny bonus, jeśli mowa o pieniążki. I jeszcze jeden, każdy dom inwestorów dodaje nam wpływy. Więc problem z wpływami się rozwiązuje. A, właśnie, cygara, ja muszę usunąć, bo i tak nie dostarczamy tych cygar. Więc przepraszam bardzo, ale nie. Ale szampan to zaraz go załatwimy. I to dość szybko. Chyba. Bo musimy mieć nową wyspę. Nową wyspę, gdzie będziemy produkować te winogrona. O, na przykład ta. Ile mamy w zapasie szampanu?
Czy on nam starczy? Nie, dobra, to ja też jeszcze to wyłączę. I później go włączymy, ale mogę już na przykład postawić nowy budynek, jeśli mowa o inwestorów, czyli oni teraz wymagają jakby budynek, mianowicie, już wam mówię, i on się nazywał, o, Elitarny Klub, tylko w tym przypadku potrzebujemy okien, ale na zik nie mamy, więc nie możemy zbytnio coś tam zrobić w tym zakresie. Dobrze, tutaj ten okien się buduje, niech się buduje. Ekspedycja tam się robi, to mogę wszystko wykasować i jeszcze mamy tutaj zadanie od mieszkańców. I to jest fotografia. Aha, muszę zrobić fotografię banku. Aż inwestora. Dobrze. O, patrzcie co my tutaj mamy, dziwat w olbrzymie, plus 50 do atrakcyjności, czyli mamy najrzadszą rzecz tak naprawdę, a czy najrzadszy przedmiot. A raczej w tym przypadku roślinkę najrzadszą. No dobrze, no to dajemy tutaj. O, nie należy do żadnego zestawu, ale jeśli to jest bardzo rzadki przedmiot, to ja, jak mówiłem w którymś tam już odcinku, on już będzie tutaj dodany, bo gdybym miał 40 punktów, no to już raczej bym coś myślał, że chyba raczej go nie dam. No chyba, żeby miał wolny slot. Ale tak to tylko te rzadkie, albo tylko do zestawów. Czy tam legendarne. Dobrze, płyniemy dalej. Tutaj tych okien potrzebuję nieszczęsnych. A jak tutaj import-export? Import-export, tak się uśmiecha. Wkrótce to chyba będziemy mieli pierwsze odblokowane tutaj jeszcze więcej tych towarów różnych, czyli troszeczkę zwiększy się pula. I fajnie byłoby. No na przykład bym dostarczał kawy i czekolady. Ale w tym przypadku potrzebuję bananowce. No cóż. Będziemy musieli to powoli i powolutku rozplanować. Słód się tam produkuje, a jaka to jest w ogóle produkcja słodu? Na jakim poziomie to jest? 4 tony na plusie. Tutaj nic nie mamy. Albo jeszcze tak, sprawdzam jak tam produkcja masowa. Tutaj tak, tak. Tak to się uśmiecha. A tutaj na dole? A, żelazo, ale chyba żelazo dostarczamy tak samo jak i węgiel, więc z tym to na spokojnie, gorzej z kwarcem. Cynku, miedzi też dostarczamy. Nawet mógłbym zbudować tą fabrykę, to znaczy odlewnię osiądzu. Świnki są tak na styk. O, owieczki będą potrzebne. A dziwne. Owieczki? A nic nie kojarzę, żebym coś zbudował jeszcze. W tym zakresie, no ale dobra, skoro potrzeba, to potrzeba. Łat się. A, okej, wszystko zbudowałem. Dobra, nieważne, to się wytnie. A, to może, jak on i tak tutaj nic nie robi. Mało mam towarów. Tych okien nieszczęsnych. Tak, ty tutaj popłyniesz. Tutaj zrobimy kolejną nową jakby kolonię, która będzie też skupiona na produkcją rolną. Więc może tutaj będą te świnki. A tutaj będę potrzebował zboża, ale mamy. Mamy też saletę, ziemniaki, no i oczywiście te winogrona. A propos właśnie produkcji futer. Można byłoby coś później pomyśleć nad tą tematyką. A, jeszcze tam mogę rozbudować już do końca. Okręt się zbudował, to mnie cieszy. Fajnie. Dobrze, to już mam ogarnięte. Ekspedycja tutaj nic, tu też nic. Ale fajna kolejka, to znaczy bardzo dużo pociągów.
Troszkę dużo ropy. A tam jeszcze autobus jedzie. No cóż. Jak tam w ogóle zużycie na przykład kawy? Bo jak są inwestorowie, to zużycie kawy może dość mocno skakać. 7. A w nowym świecie produkcja kawy? Halo, halo. Of course. Come join. 16. A to na spokojnie. A jaka to jest pojemność? 750. Może bym troszkę ją zwiększył. O, na przykład dobudując kolejne składy. All hands up ready. Be the star to steer us. Dobrze. To wydzielę dodatkowe racje. Tutaj pokasujemy to, co możemy. I co? Chyba na razie to tyle. A, bo też tutaj chcemy wydobyć się tego złota w końcu. Żeby dało się tutaj wydobywać to złoto. Niby by się dało. Ale to bym chyba zbudowałbym kolejny okręt, który by dostarczał na przykład piwo. I będę dostarczał maszyny do szycia. Maszyny do szycia to by tak naprawdę zwiększyły populację dodatkowo. Czyli bym musiał kolejny okręt zbudować. I może ten bym od razu wykorzystał pod to. Czyli tutaj. Na przykład te całe pojęte piwo. Troszkę będę musiał zwiększyć produkcję tego piwa, na pewno. Jeszcze te maszyny do szycia. Do nowego świata. I to jest ta wyspa. A i przy okazji później by ten na przykład okręt by dostarczał rudę złota. Bo żeby przetopić rudę złota, to musimy już w starym świecie to robić. Czy tam przy lądku. Ale dobra, ty tam płyniesz. Jak tam kwestia tej wyspy? A już można. Fajnie. A jest tutaj ropa naftowa. Dobrze, dobrze. Tylko jeszcze bym potrzebował inne kwestie ekonomiczne. Mianowicie bym potrzebował troszeczkę więcej różnych towarów dostarczyć, na przykład beton zbrojeniowy, stalowe belki, czy tam jeszcze te okna. A produkcja okularów jest na dobrym poziomie? Powiedzmy, że jest ok. A tutaj kauczuk? Raczej kauczuk, a bicykle? Też jest dobrze. A, czyli jak na razie nie ma takiej potrzeby. A żarówki? Żarówki też. A, właśnie, bo ja tak patrzę na te końcowe produkty, może zobaczę tak na półprodukty. O, i dobrze, że tutaj patrzę, bo widzę to, że potrzebuję stali. Potrzebuję stali. A ciekawe, co ostatnio to wykorzystało. Tam tak stale, gdzie tutaj sobie zwiększyłem produkcję. Znaczy zużycie. Maszynę do szycia? Możliwe, że w poprzednim odcinku budowałem maszynę te do szycia. I brakuje towarów. A futra. Futra. Zbudowałem drugi okno w zapasie. Jak tutaj wygląda? A, mamy deski. Czyli mógłbym już tutaj postawić to. I tak to zrobimy teraz. Czyli tutaj byłby ten ośrodek produkcji tego futra. I ekspedycja się zakończyła, za logiczne. Orłosłęp. Fajnie. O, o, i jak fajnie. Bardzo udana ekspedycja. To może zrobimy ekspedycję botaniczną. Już tak od razu. No to tylko jeszcze uzupełnimy potrzeby. O, grzaniec mamy. A co dawał nam grzaniec? To chyba jest przy baru. A jest.
A zmieszane zużycie, kawy, szampanu i tam jeszcze piwa. Ale potrzebuję tlenu wierzbniczego, cynamonu i winogron. Czyli tak to się prezentuje. Inwestor, no powiedzmy, że jest zadowolony, ale też nie do końca. Dobrze. Teraz tak, produkcja futer. Rzemieślnicy. Myślę, że chyba tyle mi wystarczy. Mam nadzieję oczywiście. To jeszcze może bym tutaj dobudował remizę strażacką, na wszelki wypadek. A może jeszcze jeden? Tak. No. Bez komentarza. Czy mógłbym tutaj rozbudować powierzchnię magazynową? Dobra. Tu też jest ok. A, właśnie jeszcze zapomniałem wam pokazać te domki inwestorów. To już zaraz wam pokażę. Ale najpierw to może jeszcze... ten szlak handlowy tutaj zrobimy. Jeszcze gazeta. Zrobię ten szlak handlowy i będzie kończyć odcinek. Gazeta. No, bardzo pozytywna gazeta, to mnie cieszy. Publikacja. I chyba wszystko mamy. Dobra, także tutaj będę z wami się żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć.